To jest Polin. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku, nie daj się okłamywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roju. Polecam. Grzegorz Braun. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj debiut ma redaktor Witold Gadowski. Dzień dobry, panie Witoldzie. Dzień dobry. Z tremą debiutanta. A jesteśmy na pierwszym kiermaszu dobrej książki w Krakowie, którego organizatorem jest właśnie pan Witold Gadowski, jego wydawnictwo, jego księgarnia, i zaprosił różne wydawnictwa. Między innymi zaprosił wydawnictwo Kapitał, które zaprosiło Stanisława Michalkiewicza. No, dziękuję za zaproszenie. W ogóle podziwiam talenty organizacyjne. Ja już teraz mogę powiedzieć, że po pierwszym dniu impreza już teraz jest moim zdaniem wielkim sukcesem. Tłumnie ludzie przyszli, jest bardzo duże zainteresowanie, są doskonali goście oraz doskonałe wykłady i mam nadzieję, że ta impreza będzie w przyszłym roku albo też organizowana w innych miastach, bo wreszcie można powiedzieć, panie Witoldzie, że ten rynek książki, rynek taki kulturalny dla prawicowego odbiorcy dostał jakby takiego wiatru w żagle. Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie jedno. Zbyt długo godziliśmy się na to, aby muza kultury, o ile takowa istnieje, zezowała w lewą stronę. Chcemy sprawić korekcję widzenia, czyli chcemy, żeby decydenci polskiej kultury, jak to wstrętnie brzmi, zaczęli normalnie patrzeć, że istnieje kultura, a nie kultura lewacka dominująca, czy tam prawicowa, czy jakaś jeszcze inna. Po prostu istnieje dobra kultura i zła kultura. Zła, czyli nie kultura. I to, co się promuje dziś, to jest niekultura. To są niekulturalne zachowania, niekulturalne słowa, niekulturalne utwory. I to wszystko przedstawia się w publiczności jako coś pięknego, co jest oczywistym fałszem. A zatem całe to działanie, którego początkiem właśnie są te targi, jest skierowane na korekcję wzroku kultury polskiej. Panie Stanisławie, jak się panu podoba? No bardzo to jest potrzebne, tym bardziej, że tutaj pan redaktor nie powiedział wszystkiego, bo tak naprawdę to ten skutek w postaci tego zezowania, jak to pan nazwał, ma swoją przyczynę. Przyczyna leży w tym, że jesteśmy świadkami drugiej fazy rewolucji komunistycznej. Tylko ona jest prowadzona według innej strategii niż strategia bolszewicka, bo my poznaliśmy strategię bolszewicką. Ona się składała z trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowej indoktrynacji, czyli duraczenia. Przyniosła rezultaty przerażające, ale właśnie dlatego, że przyniosła rezultaty przerażające, to już w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęły się takie próby pilotażowe odejścia, odchodzenia od tej strategii bolszewickiej. Pierwszą taką próbą to był eurokomunizm, a od 68 roku już całkiem otrąbiono odejście od tej strategii bolszewickiej ku strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez Antoniego Gramsciego, włoskiego komunistę, który uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej nie powinny być stosunki własnościowe, tylko sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury. To jest ten marksizm kulturowy. No i w związku z tym na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie, które jest awansowane do rangi właśnie kultury w dodatku wysokiej. No to jak to wygląda, to ja się mogłem przekonać, jak podczas podróży z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego z ciekawości wysłuchałem audycji, przez kilka godzin słuchałem audycji rozgłośni radiowej Nowy Świat. Przekonałem się, że to jest rozgłośnia radiowa, która realizuje ten program właśnie rewolucji kulturowej, tego duraczenia. Bo na przykład tam były
znaczy takim symptomem tego było to, że tam jest właściwie, że jest zatrudniona pani redaktor Eliza Michalik, ale to jeszcze by nie było takie istotne, gdyby nie to, że na tle pozostałych pracowników tej rozgłośni ona sprawia wrażenie osoby absolutnie normalnej. W sensie medycznym. Natomiast inni już niekoniecznie. No, ale... Przerwę tylko jedną dygresją. Otóż nie wiem, czy widzowie wiedzą, że pani Eliza Michalik pracowała w Gazecie Polskiej. Ja pamiętam czasy, kiedy Piotr Wierzbicki był redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, a pani Eliza Michalik była czołową pasjonarią, ale walki z lewactwem, jak ona wtedy się wyrażała. No, teraz przeszła na pozycje odmienne. No i tam między innymi przeprowadza rozmowę z taką panią, która w konkluzji swojego wystąpienia, zresztą dosyć długiego, powiedziała, że powinniśmy bardzo głośno mówić o menstruacji. To mi się bardzo podobało, bo oczyma duszy wyobraziłem sobie scenę, na przykład wykładowczyni uniwersytecka przychodzi do studentów na salę i mówi od progu, mówi: słuchajcie, ale dzisiaj mam menstruację, zaraz wam pokażę, jakiego kleksa zrobiłam. No i potem urządzimy sobie warsztaty, będziemy wróżyć z kształtu kleksa, tak jak się wróży Andrzejki z wosku. No i tak dalej. To jest właśnie przykład tej kultury awangardowej, kultury wysokiej. No a druga rozmowa to była z taką poetessą, która nawet swoje wiersze tam czytała, to znaczy utwory, które nazywała wierszami. Ja kiedyś przeczytałem taką wskazówkę Antoniego Słonimskiego, jak odróżnić bełkot od wiersza, bo to często tak trudno jest odróżnić na pierwszy rzut oka. No i Słonimski zalecał, żeby zapisywać ten wiersz tak, jak się zapisuje prozę. Parę razy zastosowałem tę metodę i to czar pryska w jednej chwili. No i to jeden był wiersz, drugi wiersz, utwór składał się z takiego ciągu cyfr. Nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego to ma być utwór poetycki. Okazało się, że to są numery telefonów instytucji świadczących usługi siostrzane. No i wreszcie pani powiedziała, że wierszem może być nawet pusta kartka papieru, a w ogóle to wiersz nie musi być ładny. Nie musi być ładny. I tu sekundował jej pan redaktor. Prawda? Tak, tak, to wymaganie, żeby wiersz był ładny, to jest takie samo jak wymaganie, żeby każdy obraz przedstawiał jelenia na rykowisku, który w mądzie uchodzi za symbol kiczu. No więc wydawało mi się to trochę dziwne, dlatego że odpowiedź na pytanie, dlaczego wiersz powinien być ładny, to tkwi w samym słowie ładny. Co to słowo oznacza? Ład, czyli harmonię. No to według Greków starożytnych harmonia była właśnie wyznacznikiem estetyki. Co jest harmonijne, to jest ładne. Jeżeli potrafimy tę harmonię odnaleźć w rzeźbie, w obrazie, w utworze literackim, no to on jest ładny i dlatego nam się podoba. No więc to jest takie duraczenie ludzi i to sporo ludzi myśli, że to naprawdę, na przykład ta poetessa, to mnie zaniepokoiło, bo ona powiedziała, że za pieniądze Unii Europejskiej będzie prowadziła jakieś warsztaty w śląskich szkołach. No więc ci uczniowie biedni mogą myśleć, że to wszystko naprawdę. I mogą się zniechęcić do literatury w ogóle, powiedzieć, że to jest szajs, w ogóle nie warto się tym zajmować, poezji nikt nie zi i tyle. Ale po krakowsku, że dawniej symbolem chamstwa, niewykształconego człowieczeństwa było smarkanie w rękaw. I robili to furmani. Furmani, którzy wozili węgiel, albo fiakrzy, którzy wozili turystów swoimi bryczkami. I uchodzili za najniższy rodzaj społeczeństwa. Tymczasem ostatnio słyszałem, że w czasie stand-upu,
To jest taka teraz modna forma rozśmieszania ludzkości, tak, która jest bardzo durna, coraz durniejsza. W czasie stand-upu jeden z czołowych stand-uperów wysmarkał się w obcas. Czyli mówiąc krótko, tak smarknął, że trafił w obcas. I publiczność była, nie posiadała się po prostu z zachwytu. No, więc to jak skoro już o smarkaniu mówimy, to ja przypominam sobie taki awangardowy utwór, który jest bardzo krótki, więc mogę go zacytować. On jest w formie dialogu takiego. Tytuł utworu jest Flupy z pizdy. Mam flupy. Znak zapytania. No leci mi z pizdy. To jest ten utwór właśnie. On był drukowany nawet jako, że tak powiem, perła poezji. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak takiej operacji jesteśmy nie tylko świadkami, ale i przedmiotem. No i się nie dawać, po prostu się sprzeciwiać temu, a jedną z form tego sprzeciwu jest właśnie to, co tutaj zrobił pan redaktor Gadowski. Mianowicie musimy doprowadzić do takiego apartheidu kulturowego, oddzielnego rozwoju. Nie wpuszczać chamów na salony. No, po prostu, bo inaczej to... Inaczej, jak to mówi przysłowie, kto z chłopem pije, ten z nim pod płocem leży. Właśnie, a propos takich imprez i sytuacji obecnie, jaka jest na rynku, nazwijmy to targów książki, to doszło do, w tamtym roku, w grudniu, do takiej sytuacji, że na przykład nasze wydawnictwo nie zostało dopuszczone do zaproszenia nas na targi książki historycznej, gdzie wystawialiśmy się przez chyba 13 lat, bo po ostatnich targach, gdzie tam dochodziło do ekscesów związanych właśnie z maseczkami, gdzie ludzi tam, jedno stoisko w ogóle chyba prohibity, zlikwidowano ze względu na to, że wystawca Paweł Toboła nie siedział w maseczce, gdzie też były strajki właśnie przeciwko panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. Ludzie przychodzili. No mnie to, przeciwko mnie to z innego powodu. Ale też. Utwór poetycki, panowie, do tego wszystkiego. Proszę? Taki utwór poetycki dodam, który ostatnio słyszałem. Maseczka czyni z człowieka człowieczka. Bardzo trafna uwaga. Jakby to powiedział wuj kolegi Miszalskiego, cóż ba, słuszna uwaga do pewnego stopnia. I właśnie jest ten taki, można powiedzieć, że monopolista, który organizuje te targi książki historyczne i w Krakowie, nie w Krakowie, w Warszawie jeszcze dwie są takie imprezy, w tym jedna chyba nawet plenerowa. I o co chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy w pewien sposób rogowani. Te wydawnictwa prawicowe niektórzy nazywają skrajnymi albo faszystowskimi, bo tak najlepiej ich nazwać, żeby doprowadzić. Oczywiście, że to jest bełkot, bo to jest pewien taki element wykluczania. I oni dochodzą do wniosku, że jeżeli my nie będziemy występować w ich imprezach, to nas nie będzie. A właśnie impreza pana Witolda pokazuje, że najlepiej zorganizować samemu, czyli jak to było w tym Chłopaki nie płaczą, po co mamy dzwonić na policję, sami mu pomożemy. Tak, to jest realizowanie recepty, którą słusznej zresztą, którą w swoim czasie zalecał Jacek Kuroń. Tak. Po co palić komitety, trzeba zakładać własne. No i to właśnie, i tu właśnie pan redaktor Gadowski to zrobił. Chwała mu za to i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę, jak pan zauważył, że i publiczność się zainteresowała. Pomimo faktu, że wszystkie oficjalne media przemilczały oczywiście tą imprezę, uważając, że ona się nie odbywa. No tak. A ludzie przyszli z niebytu. Tak, panie redaktorze, to jest pewna taka maniera we współczesnym dziennikarstwie polskim, która przeszła mimo transformacji ustrojowej z okresu komunistycznego z Trybuny Ludu. Nie, jak się o kimś pisze w gazecie... To jest. Nie. To w nagrodę za dobre sprawowanie, a jak on nie zasługuje na nagrodę za dobre sprawowanie, to my nie piszemy o nim. I Gazeta Wyborcza to przejęła. To jest ilustracja tego, że pewne rzeczy się wysysa z mlekiem matki. Tylko nie wiem, z jakim mlekiem wysysają to redaktorzy Gazety Wyborczej, bowiem ostatnio lansują
model rodziny międzygatunkowej. I zamiast dzieci, psieci, psiecko. No tak, no tak. Nie, no, Gazeta Wyborcza jest w awangardzie postępu nieubłaganego, ale z drugiej strony wie, że są pewne tematy tabu. W związku z tym pewnych tematów nie porusza, za to my je poruszamy. My się nie boimy. To się łączy z pewnymi tam epitetami, z pewnymi etykietkami, ale no nie można się bać etykietowania, nie można się bać epitetów. Ktoś, kto się wypowiada publicznie i ma ambicje uczestniczenia takiego otwartego w życiu kulturalnym, to musi mieć skórę jak hipopotam. Więc to nie ma się co obawiać. Przy przejawach lewicowej aktywności zawsze należy zapytać w bardzo prosty sposób. Wariaci, kto wam płaci? No, wtedy się okaże. To jest dobre pytanie. No i w ogóle ja uważam, że jak się ma wrogów, to dobrze. Dlatego, że gdyby się nie miało wrogów, to by była sytuacja niepokojąca. Bo to by oznaczało, że to, co robimy, to nikogo nie obchodzi. A jeżeli mamy wrogów, jeżeli oni sobie zadają trud, żeby tam nas obsztorcowywać, skalować i tak dalej, etykietować, to znaczy, że to, co robimy, to jest istotne, skoro ich nawet to porusza. Nasza bezczelność posunie się nawet do tego, że w przyszłym roku będziemy przyznawać nagrodę literacką. I to w Krakowie rządzonym przez Czerwonego Towarzysza Jacka Majchrowskiego będziemy przyznawać nagrodę literacką za naprawdę dobrze skonstruowany literacko utwór. W związku z tym, że za chwilę oficjalne rozpoczęcie drugiego dnia, musimy kończyć nasze nagranie. Mam nadzieję, że pan Witold jeszcze, jak będzie w Warszawie, zagości na kanale pana Stanisława Michalkiewicza u nas na Tenisowej 8, gdzie jest właśnie nasze studio, jest nasza księgarnia. Także serdecznie państwu dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję panu Witoldowi i gratuluję. Za zaszczyt rozmowy z panami. I zapraszam oczywiście do subskrybowania, klikania w dzwoneczek oraz komentowania nagrań pana Stanisława Michalkiewicza i do cały czas wspierania nas i naszej pracy. Do zobaczenia.